Cześć, z tej strony ja, czyli Mateo. Witam was bardzo serdecznie w Counter-Strike'u Global Offensive. Jak wiecie, już niedługo na warsztat Steam wejdzie ten nowy Dust 2. A wow, odnowiony. Więc dzisiaj ja postanowiłem pograć sobie ostatni raz na tym starym Duście. Znaczy wiem, że u mnie na kanale Dust 2 to jest normalnie jak karp na wigilijnym stole. On jest po prostu zawsze. Ale umówmy się, że ja tą mapę lubię, okej? Także wiem, że już pewnie tą mapę to znacie na moim kanale bardzo dobrze, lepiej ode mnie. Ale lubię tą mapę po prostu i tyle. Przed chwilą grałem meczyk na czterech botów. Było bardzo łatwo. Mam nadzieję, że teraz będzie tak samo. I gramy na goldy 4, goldy 2. Tak goldy 2 i wyżej, co nie? Only short, come on. Okej, okay, no to my idziemy. Patrz, jak ja mi teraz plecy robię. A ja słyszałem, że niedługo muszą wejść na YouTube'a płatne subskrypcje. Także szybko musicie subskrybować, póki jest za darmo, nie? Just wait. Co mi się dzieje z tą myszką? Musicie szybko subskrybować, póki za darmo. Znaczy nie, no żartowałem, nigdy czegoś nie słyszałem, ale... Czekajcie, jak ja mam sensitivity? 2? Serio, jak ja normalnie gram na 1.4 albo 1.6? W ogóle ostatnio oglądałem swoje stare filmy. I wiecie co? Mówiłem taki tekst ciągle, praktycznie go powtarzałem, że kiedy ja wbiję tego golda, bo teraz jak siedzę w silverze, to wszyscy mnie wyzywają, że jestem silverem. A jak wbiłem golda na odcinku, to dalej mnie wszyscy wyzywali, że gold to też jest niska ranga. I się wtedy śmiałem. 3 mid. 3 short, sorry. Wow, już on ma kałacha w drugiej rundzie. Go short, only short. Oni drugi raz rushują shorta. Dobra, robimy to, niebieski. Robimy to. Dobra, nice. Ale to zrobiliśmy ładnie, kurde. Ale my to zrobiliśmy, dajcie mi tego 5-7. Także pójdźmy sobie teraz na B. W ogóle fajny dzisiaj dzień się zapowiada, bo jest dzisiaj czwartek i nie poszedłem sobie do szkoły. Mówię to tak, jakby to było takie na porządku dziennym, że jeżeli mi się nie chce, to po prostu nie idę, a tak naprawdę to musiałam rodziców przekonywać chyba 5 minut. Miejsce. Kurde, ale jak ja bym ich zabił. Mam nadzieję, że mama tego nie ogląda. A nikt z mojej szkoły. W sensie z nauczycieli. Zasmokowałem samym sobie minę, ja to jestem mądra. Znaczy mądra? Mądry, sorry. Przejęzyczyłem się, okej? A gdzie ja tutaj miałam coś robić? Ja też tutaj miałam zabić, halo? Guys, give me... A nie, to nie ten przycisk. Guys, give me ace. Now. Give me ace, please. Ja teraz robię ace'a. Ace'a z AWP-y. I z 5-7'a. I can give you AIDS if you want. Ajajajajaj. Oh fuck, my weapon. Jakim cudem nie dostał? Ja nie mogę, no. Nie wytrzymam z tym CS-em. Bomb tunnel, come on. Wiecie, ja mam taką taktykę, bo jak robię coś bardzo dobrze, to ja, wiecie, w podświadomie, wow, co ja zrobiłem, ale na nagraniu tego nie pokażę. Na nagraniu to jest takie... I wszyscy sobie myślą, o kurde, skoro on nic nie mówi, to jest dla niego taka normalna rzecz, nie? I później myślą, że ja mam globala na main. Nie, żartowałem. A czasem tak lubię sobie powymyślać, co ludzie o mnie myślą. Wow. Co jest? Jakbym go tak zabił... One long. Ej lol, dobry smoke wyszedł, nawet nie wiedziałem, że taki smoke jest. Coś tak patrzę, że tym longiem to tak średnio idą, bardziej chyba shortem. Short, two short. There was one mid. Ciekawe, czy to ich oślepi. Oj, lepiej nie. No bo to wszystko przez FPS-y. Ej, w ogóle pamiętacie to? Ja ostatnio to znalazłem w swojej szufladzie i tak patrzę. Wow, to już prawie zabytek. To jest mega dziwne, że dwa miesiące temu to robiło taką furorę, że niektórzy to nie wiedzieli, kto to Lewandowski, a wiedzieli, co to fidget spinner. A w tym momencie to praktycznie suchonik zaginął jak o dinozaurach, nie?
Wiem, ja mam fajne porównania. Trimit. Blue, clutch or kick. Nice. Nice. Nice, clutch or kick. Nice, man. Goldie fish. No, muszę tutaj zaklaskać, bo naprawdę nie sądziłem, że gościu to zrobi. Ale, wow. Chyba się przestraszą mojej groźby. Dobra, ja muszę rushować, bo jak tak bardziej stoję, coś kryję, to w tym momencie dzieją się dymy w jakimś innym tam mieście. Miejscu, nie mieście. I po prostu ja wtedy nie mam fraga, nie? Ja tam rushuję. No zawsze jak kogoś zabiję, to za 5 sekund ginę, no to jest nie fair. Teraz 5 leci po fraga. Oni myślą, że to jest B, a ja myślę, że to jest A. Teraz uwaga, kto ma rację? Ha? W ogóle ostatnio tak sobie myślałem, że chyba będę nagrywać takie daily vlogi codzienne. Z takiego mojego zwykłego dnia. Żebyście zobaczyli, jak Mateo sobie żyje w małym mieście. Jak chodzi sobie do szkoły. Jak to wszystko u niego wygląda, bo naprawdę kamerka GoPro to jest rzecz najcudowniejsza na świecie. Bo to jest takie maleństwo, nagra w wysokiej jakości, można to sobie schować do kieszeni. Jeszcze duży ma się miejsca. Można sobie wyjąć, coś nagrać, schować i to jest naprawdę mega, mega fajne. Aha. Bardzo dobry mi ten granat wyszedł. Uwaga. Miał być no-scope, a był, ale w nogi. Ej, no niech jeden defuzuje, a niech drugi kryje. No co to jest za problem jakiś, ja nie wiem. Defusing man! No teraz on zginął. Dwóch gości patrzyło pita. Dwóch gości, jeden mógł na spokojnie to zdefuzować, a drugi mógł go zabić, no. Zraszuję, bo ja tutaj lecę, wiecie, po fragi. Na nagraniu to trzeba pokazać, że się dobrze gra, a nie że się dobrze kryje tam jakąś miejscówkę. Trzeba mieć dużo fragów na odcinku, o. Po co wychylam na środek mida? A w ogóle swoją drogą mówiłem wam, jak mnie oszukała telewizja, w sensie ja im zapłaciłem dużo kasy za to, żeby oni mnie wzięli tam do jakiejś reklamy, oni nic z tym nie zrobili. To właśnie dzisiaj skończyła się umowa, a mam zasłonię numer. Właśnie skończyła się dzisiaj umowa z tą firmą, jestem bardzo z tego zadowolony. Jeszcze chcieli, żebym zapłacił im 200 zł za przedłużenie. Mhm. Naprawdę, to jest taka nauczka dla mnie, że jeżeli coś jest za łatwo, tak? Po prostu podchodzą do mnie ludzie i sami tak naprawdę proszą o to, żeby wystąpić gdzieś u nich w serialu, to jest, wiem, że to jest naciągane, bo... W sumie tak jak wcześniej, zapłaciłem ponad 200 zł tylko po to, tak naprawdę za nic. Nie zapłaciłem. Dobra, teraz będzie taki solidny rush B. Wiem, że ciągle rushuję B, ale B jest spoko. B naprawdę jest mega spoko. Dobra, to rushujemy. A w ogóle w tym momencie możecie napisać, jakiej pojemności jest wasz dysk. Rzuciłem flesza zamiast smoka. Możecie powiedzieć, jakiej pojemności jest wasz dysk. Wiecie, tak nie wiem po co mi to, ale... One shot. Be clear. Two shot. Okay. Popatrzcie, co ja teraz zrobię. Normalny człowiek by uciekł, ale ja nie. Ja rzucam flesza i idę przed siebie. Coś ci nie pykło. Rush, 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 rush. O panie. Mam na myśli. Nice. Hashtag silver. No, really? No i znowu ten sam je zabił i dostał ode mnie 86 w 6, no ja nie wiem jakim cudem on jeszcze żyje. Ostatnio jak grałem, powiedziałam sobie, teraz będę Deagle Master i wiecie, że zrobiłem 4K z Deagle'a i to takie bańki ładne się dały. To teraz tak samo zrobię. Nie no, żartuję, będę grał z PM-em, bo lepiej mi się po prostu gra. Ja tam to rushuję, po co? Jeszcze z autoszmatą gościu gra. One long. Kurde, ale mogłem go na luzie zabić. Z igielka taka ładna bańka.
byłoby spoko. Ja dzisiaj mam dobry humor, więc po prostu żartuję z wszystkiego, co, z czego da się żartować, więc pamiętajcie, żeby każdy mój film brać z dystansem, bo ja przede wszystkim robię to po to, żeby się pobawić, tak? Jeżeli przychodzi do mnie taki spinacz dupy, który po prostu za wszystkie żarty czy coś po prostu od razu mnie hejtuje, to naprawdę nie wiem, skąd tacy ludzie się biorą. Come on, go away with me. O kurcze. Dostał heada, no! Dobra. No to planting na standardzie. Last short. Mylą mi się przyciski, ostatnio sobie zmieniłem, że naciskam mouse 4 jak... No i luks, mogłem jeszcze rzucić takiego flasha, żebym go zabił flashem, nie? Ale mówię, nie, aż tak to go pokazać nie będę, więc po prostu dam innym go zamieć. No i standardowo flashyk, P90 Deagle, Rush B. I patrzcie, to są gdzieś goldy 4. I jak ktoś mi teraz powie, że ja nie zasługuję na golda, to normalnie wezmę tak, podejdę do niego, spojrzę się w góry, bo pewnie ma 2 metry. Czy tego nie wiem. I powiem mu, nie masz racji, kolego, nie masz racji. P90 na daleko, jest spoko. Jakie to były farciarskie 2 fragi, przecież ja stałem tylko w miejscu. I patrzcie, jak mało oberwałem. Przy okazji pokażę wam teraz lanowego smoka. Patrzcie, ustawiacie się tutaj, biegniecie tak o i nagle shift i celujecie tak o. I w tym momencie nikt z AWP-y was nie zdejmie. Oj, trochę... No w tym momencie to może was i zdejmie, ale... No wiecie, o co chodzi, tak? Ten smoke jakby był tak trochę bardziej... Proszę mi tu dać coś do fragowania. One behind the box. No co to są za kradzieje fragów? No ja cię kręcę, no. O, Dragon King, kiedyś takiego miałem, ale później dostałem Wagbana. To były czasy, miałem wtedy takie fajne skiny. Where? On za... Sorry, szybka dwójeczka, już jestem. O kurde. Kingo się śmieje. I co? Po szybkiej dwójeczce gościu się skupił i co? I teraz wygrał. Flashyk. Ziub. Bup. I flashing. Nie ten przycisk. No, kradziej. Nie wiem czemu, ja ciągle sprawdzam ten samochód. No nie blokuj, moje fragi. Ciągle sprawdzam ten samochód tam, który jest na B. A tak naprawdę to... Nigdy tam nikogo nie ma praktycznie. Przynajmniej jednego zabijemy, do tego najmocniejszego. Powiem szczerze, że zawsze myślałem, że takie duże celowniki, takie jak ja mam w tym momencie, to przeszkadzają, co nie? Bo one są prawie takie same jak głowa. Ale w tym momencie naprawdę dobrze mi się gra na takim dużym celowniku. Zawsze miałem takie małe celowniki, nawet kiedyś na kropkach grałem tylko. Kurde, ale mi słońce świeci w oczy. Ej. O, zabiłem. Kurde! Panie słońce, czy ja bym mógł poprosić... Halo. No to dobrze, to tak się bawimy. Okej, dobra. Słońce mi tak świeci. Moja droga, te okulary kupiłem sobie w Sandomierzu. Pamiętam, jak jeszcze były takie czasy, kiedy ja normalnie kochałam ojca Mateusza. Dosłownie. Kupiłem je w Sandomierzu, byłem taki podjarany. A teraz nie lubię tego ojca Mateusza, bo nudne filmy strasznie moim zdaniem nagrywają. W sensie... Robił aferę z tego, że ktoś komuś ukradł batonika i wiecie, takie, cała właśnie fabuła polega na tym, że ktoś komuś coś ukradł i nie wiem. Miała być ładna bańka. Dobra, ostatnia runda. Wygrywamy ten meczyk. Ja dostaję jakiegoś fajnego skina. No, może mi w sumie dojść do 7 levelu. Dobra, i lecimy. Lecimy, dobra. Ja sobie kupię teka. W ogóle z tekiem się mega fajnie gra. Dobra, i pójdę sobie na longa, bo nie ciągle stosuję taką samą taktykę. Ja nie chcę ciągle już trzeci raz ginąć tak samo. Wiedziałem, że tam by...
Dobra, słuchajcie, ja teraz włączę myślenie. Wiecie, a ja normalnie to Ford wam dawałem. Włączę sobie jakąś klimatyczną muzykę. Muzyka ogólnie pomaga, naprawdę pomaga. W ogóle czemu ja nic nie kupiłem, halo? Serio? Dobra. Prawie otwierałem, bo na końcu po prostu zachowałem się jak idiota. Ale niestety nie doszło mi do 7 levelu. Ale dostałem skrzynkę Spektrum. I wiecie co? Na sam koniec możemy chyba otworzyć tą skrzynkę, bo z tego co pamiętam, to mi chyba nawet stać. Tak, także słuchajcie. Silvery, serio? 2 goldy, 4 i silvery. Wow, lol. Dobra, słuchajcie, w takim razie otwieramy sobie skrzynkę. Tak jak mówiłem, coś mi się zacięło. Skrzynkę Spektrum. Zobaczymy, czy mnie stać. Chyba mnie stać. Kurde, no nie, na serio. 1,80. Także niestety sobie tej skrzyneczki nie otworzymy, bo trochę mi brakuje. Ale mogę ja się z wami pożegnać w tym momencie. Także ja się z wami żegnam. Bardzo dziękuję za uwagę. No, zaliczę ten odcinek do jednych z takich fajniejszych, naprawdę. Bo trochę się powygłupiałem. Było dużo zabawy i ogólnie było naprawdę bardzo fajnie. Mam nadzieję, że wszyscy już kliknęli w magiczny przycisk like, subskrybuj oraz dzwonek. Dziękuję bardzo za uwagę, życzę miłego. Teraz uwaga, stała śpiewka. Poranka, wieczora, przedpołudnie, po podwieczorku, południa, nocy, poranka. Cześć, elo.